Zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś człowiekiem sukcesu? Czego ewentualnie mogłoby ci brakować, żeby określić się takim mianem? Zobacz 5 najważniejszych oznak, które świadczą, że jesteś na dobrej drodze. 1. Dbasz o wszystkie sfery życia równocześnie. Nie skupiasz się tylko na robieniu kariery i finansach, bo wiesz, że trudno będzie ci docenić sukces w tej sferze, jeżeli zaniedbałeś zdrowie i mocno utyłeś, a twoim jedynym przyjacielem będzie kot, który w dodatku w każdej chwili może zginąć, zgnieciony przez twoją ogromną tuszę, kiedy w nocy zbyt gwałtownie przekręcisz się na drugi bok. Posiadanie własnej wyspy na Pacyfiku byłoby ogromnym sukcesem finansowym, ale też prawdopodobnie ogromną porażką życiową, jeżeli nie miałbyś tam z kim mieszkać albo byłbyś wiecznym kłębkiem nerwów. Ludzie sukcesu dbają o każdy aspekt swojego życia. 2. Masz dobre relacje ze wszystkimi ludźmi. Tak jest, dobrze usłyszałeś. Nawet z tą największą mędą, która kontroluje twoją pracę i której nikt nie lubi. Bo kiedy masz z nią do czynienia, to nie widzisz złośliwej jędzy, ale osobę skrzywdzoną przez los, która nieświadomie odpycha od siebie ludzi i wpada w błędne koło, z którego nie potrafi wyjść. Oczywiście jesteś asertywny i nie pozwalasz sobie wejść na głowę, ale ty mimo jej surowości zawsze masz dla niej dobre słowo. Masz też świetne relacje z partnerem, bo nawet kiedy on ma do ciebie pretensje, to nie reagujesz automatycznie, tylko podchodzisz do tego z refleksją i starasz się postawić na jego miejscu. Chętnie motywujesz ludzi do zmiany, ale przede wszystkim zostawiasz im wolność i nie próbujesz nikogo zmuszać do swojej woli. 3. Osiągnąłeś harmonię wewnętrzną. Przestałeś walczyć z rzeczami, które już się wydarzyły i w pełni akceptujesz to, co przynosi ci los. Wiesz, że problemy wydają się ogromne tylko, kiedy snujesz scenariusze we własnej głowie, ale z każdym z nich jesteś w stanie sobie poradzić, kiedy jesteś w tu i teraz. Nie uzależniasz swojego poczucia własnej wartości i pewności siebie od tego, co inni o tobie mówią, ani jak na ciebie reagują, bo wiesz, że to więcej mówi o nich niż o tobie. Doceniasz to, co masz i codziennie czujesz za to dużą wdzięczność. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, wiesz, że sobie poradzisz, a przez to stres nigdy nie towarzyszy ci na dłużej. Paradoksalnie masz gdzieś to, czy jesteś człowiekiem sukcesu. Nie przywiązujesz się do tej etykietki i nie przejmujesz się tym, jak inni cię oceniają. Potrafisz przyznawać się do swoich błędów. Nie uważasz się za lepszego od innych i z refleksją patrzysz na swoje życie. Nie tylko nie boisz się krytyki, ale chętnie jej szukasz, bo jeśli jest merytoryczna, to dzięki niej możesz stać się jeszcze lepszą wersją samego siebie. Przez to, że nie jesteś zapatrzony w siebie, doskonale zdajesz sobie sprawę ze swoich słabości, a dzięki temu wiesz, nad czym jeszcze warto pracować. 5. Ciągle się uczysz i rozwijasz. Nie tylko swój umysł, ale też ciało, zdobywając nowe umiejętności, które w danej chwili są ci potrzebne. Nie dlatego, że musisz, bo mamusia ci kazała, ale dlatego, że zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów to twoja pasja i czerpiesz z tego przyjemność. Widzisz, jak wprowadzenie nowo zdobytej wiedzy polepsza jakość twojego życia. Tylko pamiętaj, że jakość twojego życia zwiększy się bez względu na to, czy będziesz uczył się o tym, jak dobrze skręcić jointa i jak założyć dochodowy biznes. Dlatego warto wybierać dobre tematy. Oczywiście biznes jest dla lamusów. I to jeszcze nie koniec. Mimo, że wszystkie te oznaki, które wymieniłem, są dość wymagające, to zachęcam cię, żebyś napisał mi w komentarzu, czy zmieściłeś się chociaż w jednej z nich, a być może we wszystkich. Będę ci za to bardzo wdzięczny. A oprócz tego wszem i wobec ogłaszam konkurs. Napisz mi oprócz tego w komentarzu, jaka jest według ciebie 6. oznaka tego, że ktoś jest człowiekiem sukcesu. W przyszłą niedzielę spośród wszystkich komentarzy wybiorę co najmniej jeden, a być może nawet kilka, które dostaną główną nagrodę, a tą nagrodą jest mój najnowszy kurs Rok Zmian. Jest to moje życiowe dzieło, jestem z tego bardzo dumny. Premiera jest już
11 września, czyli właśnie w najbliższą niedzielę. A jeśli jeszcze o nim nie słyszałeś, to zachęcam Cię, żebyś już teraz wszedł na stronę rokzmian.pl, bo tam znajdziesz znacznie więcej szczegółów właśnie na temat tego kursu. A warto tam zerknąć, nawet jeżeli nie wygrasz niedzielnego konkursu, nie dostaniesz pełnego rocznego dostępu do kursu Rok Zmian, bo dostęp do pierwszego miesiąca tego kursu kosztuje tylko złotówkę. Więc według mnie naprawdę warto to sprawdzić i zachęcam Cię, żebyś wszedł tam już teraz. A jeżeli podobało Ci się to wideo, to zachęcam Cię, żebyś kliknął tutaj i subskrybował ten kanał. Dzięki temu w przyszłości trafisz dużo łatwiej na każdy kolejny mój materiał. Zachęcam Cię też, żebyś polubił moją stronę na Facebooku, bo tam w każdy poniedziałek pojawiają się takie ciekawe wyzwania, które małymi krokami mogą podnosić jakość Twojego życia na dużo wyższy poziom. Kliknij tutaj i zrób to już teraz. A ja dziękuję Ci za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchew.